Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Zosia Golis, a mój chciałam przekręcić na nazwisko nawet własne, to coś się dzieje chyba, Beatko, jakieś numerki wyskakują. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie po raz kolejny. Mój kanał to Ciało, Umysł i Duch, czytając pierwsze litery cud. I mój kanał ma za zadanie, jako główny taki cel, pomóc ludziom budzić się. Aby ludzie mogli czasami usłyszeć to jedno zdanie, które zrobi ten klik i pójdą do przodu. Z nami jest po raz trzeci Beatka Wawrzyniak, nasza numerolożka i dziś będzie znowu o numerkach, ale słuchajcie, zdradzę Wam tajemnicę, bo myśmy w ostatniej chwili część tytułu zmieniły. To Wam zdradzę, bo pewnie żeście czytali. Temat brzmi: numerologia a idealny partner, język miłości. Sprawdź, kto do ciebie pasuje. Na żywo Beata Wawrzyniak. A więc Beata Wawrzyniak z Zosią Golis będą dziś rozmawiały o numerkach. Beatko, to brzmi bardzo tajemniczo, powiem ci, na ile się interesuję od lat numerologią. Nie spotkałam się z tym stwierdzeniem, język miłości. I jestem bardzo ciekawa, jak to wyjdzie i co to wyjdzie z tymi numerkami. Także zapraszam Ciebie tradycyjnie, ponieważ ja jestem gospodarzem, to poproszę Ciebie o mój numerek jako pierwszy, bo jestem bardzo ciekawa, czyli jaki to jest język miłości, z kim to może się miłośnie komunikować. Piąty. Zapraszam, Beatko. Witam Państwa serdecznie. Będzie mi bardzo miło znowu podzielić się tutaj moją wiedzą, którą zdobywam cały czas i cały czas się rozwijam. Język miłości, o którym dzisiaj będziemy mówić, poznałam w szkole psychonumerologii Ewy Rogżarskiej. Mówię teraz o tym celowo, dlatego że mało numerologów mówi o tym. Więc żebyście Państwo też wiedzieli, jakby skąd ja czerpię te źródła i skąd mam takie informacje. Jest to bardzo, Ewa zajmuje się od ponad 20 lat numerologią, ja krócej, bo kilka lat, natomiast bardzo intensywnie. I Ewa tutaj badała bardzo wiele przypadków, także na pewno to, co Państwu dzisiaj powiem, jest sprawdzone, niewymyślone, niewyssane z palca i ja też to testowałam na swoich klientach, opowiadając im o tym, tworząc analizy numerologiczne i rozmawiając z nimi na ten temat, bo to też może to jest jeden, akurat język miłości to jest jeden z elementów portretu partnerskiego, którego możecie się dowiedzieć. I wtedy dowiadujemy się, dlaczego w związku tak jest, dlaczego tak mamy, dlaczego partner okazuje miłość w ten sposób, a ja bym chciała inaczej, a on by chciał inaczej i czego ty mnie ciągle miziasz, czego ty ode mnie chcesz, daj ty mi spokój, lepiej mi obiad ugotuj. Prawda? Też są takie sytuacje, dlatego tutaj bardzo jest mi miło, że mogę się z Państwem podzielić taką informacją, bo faktycznie każda z wibracji numerologicznych wyraża tą miłość w inny sposób i potrzebuje też, oczekuje od partnera tego swojego sposobu. No bo jak wiecie Państwo, my odbieramy świat przez nasze filtry, czyli jak nam się wydaje, że my uwielbiamy się przytulać do partnera, to partner też tak ma, a jak tak nie ma, to nas nie kocha. Albo uwielbiamy coś robić dla partnera, a jak partner nie chce mu się sprzątać w domu czy czegoś robić, tylko chciałby się ciągle przytulać, to też znowu nas nie kocha, bo my dla niego tyle robimy. I tutaj opowiem Państwu dzisiaj krótko, jak wygląda ten język miłości u poszczególnych wibracji numerologicznych. I tak jak Zosiu poprosiłaś, oczywiście zaczniemy od piąteczki, mojej również ulubionej wibracji, jak wiesz o tym. Mogę zdradzić Państwu, że też ulubionej, ponieważ mój mąż jest piątką, więc bardzo dobrze pamiętam. Pomimo, że jestem czwórką, potrafię się z piątką, myślę, że bardzo dobrze komunikować, myślę, żeby to potwierdził. Bardzo dobrze rozumiem piątkę. Więc wiem, jak to u niej działa i akurat w moim przypadku to jest bardzo cenne, ponieważ ja jestem totalnie od jakby przeciwną wibracją, więc gdyby nie było u nas tego zrozumienia, to
no nie bylibyśmy ponad 30 lat małżeństwem, więc tutaj to zrozumienie, to też mówi o tym, że to zrozumienie niezależnie od tego, jakimi jesteśmy wibracjami. Nie ma związku idealnego. Tak naprawdę każdy pasuje do każdego, tylko kwestia zrozumienia, kwestia chęci komunikacji, kwestia chęci porozumienia się i spojrzenia na partnera czy na partnerkę, czasami po prostu z innej strony. No i piątka. No piątka, jak myślę, że już Państwo wiecie, bo już też o tym mówiłam, ci, którzy się trochę interesują numerologią, to wiedzą. Piątka jest naturą wolnościową, więc na pewno nie możemy od piątki wymagać zapewnienia, że będzie z nami do końca życia. Co wcale nie jest powiedziane, że piątka taka nie będzie. Natomiast piątka nie cierpi wszelkich takich zapewnień, że będę cię kochać do końca życia, będę z tobą do końca życia, bo tak naprawdę piątka nie wie, co się wydarzy jutro. Mało tego, ona nie wie, co się wydarzy za parę godzin, czy nagle nie stwierdzi, że kocha kogoś innego. Znam dużo piątek, które skaczą z kwiatka na kwiatek, tak też jest. Więc tutaj co do piątki trzeba mieć bardzo dużo wyrozumiałości, świadomości tego, że ona jest bardzo wolnościowa i nie uwiążemy jej przy sobie. Im więcej piątce damy wolności, tym ona będzie bardziej chciała z nami być. Prawda, Lusiu? Tak jest, tak, 100%. Jak tylko próbuje się coś niewolić, narzucać, zrób tak, idź tu, a to o dziecka było. Tak, no bo ty z przekory jakiejś, nie tak, wiem jakiej, po prostu nie zrobiłam, absolutnie nie. Jak z wolnej woli, wiesz, do sprzątania, do tego, no, ale nikt mi nic nie może kazać, tak, bo ja na to mam alergię. Tak. Ale to ja nie wiem, no to tak może z tego, co mówisz właśnie. Jeżeli ktoś ci mówi, czasami komentarze nawet, nie? A pani by się mogła mniej odzywać, bo za dużo pan pani mówiła i mniej tam słyszeli mojego gościa. To jest tego moje nie studio. Nie można oczekiwać od piątki. Nie, nie, ale też wiesz, to jest moje studio. Zapraszam gości i ja z ludźmi rozmawiam. To nie jest wywiad profesorski na akademii. Ja siedzę cichutko i pan profesor mówi... To nie tędy. Już jak mnie poznaliście i poznaliście nas i moje nagrania, one są z pewnością trochę jak piątka, trochę inne, wolnościowe, bo Zygi z Teksasu mówi zawsze, kurczę, ty tyle dajesz przestrzeni tym swoim gościom. Ja się ciągle tego uczę, bo on no właśnie czasami często lubi tam zapytać. Ja pytam, jak czuję. Tak. Wiesz, o co chodzi? Ja pytam. Jak czuję, pytać trzeba, także żeby było dla Państwa jasne. Ten dom jest moim domem, gdzie zapraszam gości i doskonale się rozumiemy z tym, że jedno mówi, drugie słucha i nawzajem. I Państwo jako goście przychodzący tu, przy tej okazji, przepraszam Beatko, powiem, bo to nie tak dawno było, Pani napisała, że ja za dużo mówiłam, wkręty swoje, tak mi napisała, że przeszkadzały mi pani wkręty, więc wiesz, też słownictwo nie powiem jakie, więc myślę, że tu już wyjaśniliśmy sobie, nie gość w dom, Bóg w dom, ale szacunek na pierwszym miejscu. Dokładnie. Dla każdego. Także jedziemy dalej, Beatko, z tą niesforną piątką. Piątka chyba jest najbardziej niesforna ze wszystkich wibracji. No ona też jest pośrodku wszystkich wibracji, prawda? No właśnie. No. Ona jest naprawdę bardzo specyficzna, ale ja ją bardzo kocham. Piątka też nie i myślę, że też się z tym zgodzisz, nie uznaje słów na zawsze, nigdy. Nie, nie. Jakieś ślubowania, obietnice. Tego nawet, powiem szczerze, nie powinniśmy oczekiwać od piątki. Postaram się, jeżeli nie jestem pewna, powiem postaram się i zrobię wszystko, żeby zrobić. Zrobi wszystko. To nie jest tak, że piątka nie zrobi nic, natomiast piątka nie nosi takich obietnic, ślubowań, słów nigdy. Tak. Nigdy tego nie zrobię, albo zawsze to robię. Bo dla piątki w ogóle to słowo zawsze i nigdy tak naprawdę nie istnieje w słowniku. Tak. Bo ona zawsze robi inaczej. Więc to, że nigdy czegoś nie robiła, to nie znaczy, że nie zrobi tego za chwilę. Także tutaj też, i to też wynika z jej wolności. I tutaj będąc w związku z piątką,
musimy o tym pamiętać, że piątka po prostu taka jest i to nie wynika ani z braku szacunku dla swojego partnera, ani dlatego, że ona nie kocha tego swojego partnera, tylko dlatego, że po prostu piątka taka jest i piątka też potrzebuje partnera, który będzie jej pozwalał na tą wolność. Jak to i będzie do niego wracała z otwartym sercem, z tęsknotą, kiedy będzie pozwalał. Tak. Kiedy będzie chciała, to ona wróci. Ale ona im będzie bardziej wolna, tym będzie częściej wracała i z większą radością. Im będzie bardziej czuła się uwiązana, tym będzie szukała więcej wymówek, żeby uciekać. Także tutaj pamiętajcie wszyscy Państwo, którzy jesteście w związkach z piątkami, albo jesteście piątkami, żeby wasi partnerzy też mieli tego świadomość, że piątka potrzebuje wolności. W miłości również. Wszędzie. Także ona nie może być ograniczona. Partner też powinien mieć dużo tolerancji dla piątki na niespontaniczne pomysły. Bo piątka ma bardzo szalone pomysły, bardzo spontaniczne. Czasami wyskoczy jak Filip z konopi, nie wiadomo z czym. I to jest u niej bardzo, bardzo naturalne. Ale i realizuje te pomysły. Oczywiście. Wyskoczy, jak mówisz, jak Filip z konopi i idzie i robi. Nie tylko tak. Dyzio i marzy, prawda? Tak. I takim największym objawem miłości u piątki jest to, co powiedziałaś zresztą przed chwilą, o czym mówiłyśmy, że piątka wraca do partnera. Wtedy możecie Państwo być pewni, że piątka Was kocha. Bo gdyby nie kochała, to znalazłaby już sobie następnego. Albo by znalazła sobie inne zajęcie. Bo piątka nie lubi nudy. I tu też myślę, że Zosiu, że to potwierdzisz. Tak. Bo piątka po prostu nie lubi nudy. Więc jak wraca, to znaczy, że kocha. Tak jest polskie przysłowie, jak kocha, to poczeka. Więc tutaj o piątce możemy powiedzieć, że jak kocha, to wróci. I to jest typowe dla piątki. I piątka pięknie się będzie rozwijała w takim związku i będzie dawała tej drugiej stronie bardzo dużo miłości, bardzo dużo uczucia. Naprawdę to może być piękny związek z piątką w momencie, kiedy damy piątce swoją przestrzeń i wolność. I zaufanie takie, że to, że idzie gdzieś, coś robi, to nie znaczy, że robi coś złego. Bo nie wiem, czy z twojej wiedzy jest tak, ale ja ze swojej, że jak coś robię, to mnie nie ma. Ja tam jestem 100%. Mnie już tam nigdzie indziej nie ma. Ja jestem tam. I ja wrócę, tak jak mówisz, ale ja muszę wyjść raz na zawsze, jak to Mirek Mikołajczyk mówi z takimi typu, raz na zawsze zakończyć, żeby nigdy nie wracać. I jestem skupiona tam i nie przeszkadzać mi wtedy. Tak, bo piątka potrafi być bardzo skupiona, o czym się w sumie też w numerologii nie mówi, bo mówi się, że piątka jest taka, że jest jej wszędzie pełno, natomiast piątka jak chce coś zrobić, jak jej na czymś zależy, to piątka jest bardzo skupiona. I wtedy jej lepiej nie przeszkadzać, bo może się zrobić agresywna. Może oberwać się komuś coś tam nieprzyjemnego. Ja tu przeczytam na chwilkę, Beatko. Beatka Barańska pisze, jestem szóstką. To ja jestem dziwna szóstka, bo to piątka jest o mnie też, nie robi nic, jak ktoś mi coś narzuca, szóstka. Julia Turek też jest piątką, no to są piątki. No to wiemy już, o co chodzi. I, to jak już wywołałaś tą szóstkę, to może... A czekaj, jeszcze powiedz mi z językiem miłości, z kim się dogadam, że kto mnie zrozumie, bo to nie jest łatwe, ja to wiem od lat. Ja myślałam, że jestem dziwna, nie z tej planety. Ja od dziecka i od młodości tak o sobie nawet mówiłam. Ja się nie w tych czasach urodziłam, ja nie wiedziałam jeszcze, co mówię. Ale ja mówiłam, że ja się nie w tych czasach urodziłam, ja tu nie pasuję, to nie ta epoka. Nie wiedziałam, dlaczego tak mówiłam, nie wiedziałam, że jest pamięć karmiczna, bo wtedy jeszcze takich rzeczy nie wiedziałam, ale ja wciąż byłam inna, nierozumiana, ja nie za dużo miałam koleżanek, raczej miałam kolegów, piłkę grać w takich bardzo młodych latach, a dziewczyny to się targały za włosy, to ja z babskimi tymi, nie? Ja z chłopakami. Grałam w piłkę, jakoś bardziej mi pasowało. Bo tam było dużo ruchu, tam się coś działo. A no właśnie. A no właśnie. To jest niewytłumaczalne.
No, bo dziewczyny, nie wiesz, co, a to dlatego tak, no widzisz. Jak nie mogłam rzucić piłki do bramki, to ugryzłam w kostkę i wrzuciłam ręką. Typowa piątka, typowa piątka. Julia pisze, że też czuła się zawsze inna i też tak o mnie mówią. No właśnie, ale mamy teraz już od kochanej Beatki wyjaśnienie, że czułyśmy się inne, dziwne, mówili dziwnie. Wiesz co jeszcze? Wręcz nie lubili. Ja miałam bardzo dużo takich ludzi, którzy mnie nie lubią podejrzewam teraz przez tą inność. I niby dziwność, bo to wcale nie jest dziwność, to dla mnie jest naturalne, tylko Właśnie że ja jestem mniejszością, wiesz o co mi chodzi? W większości ludzi, którzy mają podobne cechy, tak bym to nazwała. I dlatego, wiesz, ludzie, no oni nie do końca lubią tą mniejszość. Jakaś dziwaczka tam gada o jakichś durnych rzeczach, wiesz. A poza tym wiesz, Zosiu, piątka jako ta wibracja bardzo wolnościowa, ona się nie hamuje z tym, co mówi, ona mówi to, co Nie. myśli. Więc to się I ludziom też też bardzo, przez to jeszcze bardziej. nie podoba. I podejrzewam, że ty jako dziecko to jeszcze bardziej u ciebie to było O nasilone. tak, o tak, o tak. Więc po prostu ty waliłaś prosto z mostu, I ze mówiąc tak po szkole wszędzie. prostu. Nawet wiesz, bo dla ciebie to było naturalne, dla ciebie to było normalne. Ty nie mogłaś zrozumieć prawdopodobnie, dlaczego inni ludzie tak się nie zachowywali. Dlaczego inni ludzie nie mówili tego, co myślą, tylko kręcili, chodzili przez ogródki, No. kłamali. Owijali w bawełnę. No bo A po ja co? do Bez... dyrektora potrafiłam powiedzieć, co myślę, i Dokładnie. się nie bałam. I tak jest do dziś. Tak jest do No. dziś. Bo takie są piątki. Natomiast to, o co zapytałaś, kto by pasował do piątki, No tutaj właśnie. każda wibracja jest inna. I tak naprawdę związki mogą tworzyć wszystkie wibracje. Każda pasuje do każdej. Tutaj jest tylko kwestia zrozumienia tej drugiej No strony. właśnie. Natomiast mamy drugi taki parametr, o którym już dzisiaj nie zdążymy powiedzieć, to co rozmawiałyśmy przed nagraniem. To też, tutaj też tych informacji najprawdopodobniej Państwo nie znajdziecie gdzieś tam w szeroko pojętym internecie, bo to też jest z psychonumerologii. Tak zwana liczba związku, którą liczymy zliczając pierwsze 6 cyfr naszej daty urodzenia i ona nam pokazuje, jakie my jesteśmy w związku, bo tu chyba na razie mamy same panie. A I jakie możesz powiedzieć na przykład, przepraszam, przynajmniej na moim przykładzie, bo ja to, żeby ludzie zainteresować do kolejnej audycji, żeby wiedzieli, o czym będziemy mówić. i to mam wrażenie, że bardziej wskazuje na to faktycznie, kto do kogo pasuje. I muszę tutaj Państwu powiedzieć, że też ja sprawdzam tą liczbę związku na sobie. I już wiem, dlaczego jako czwórka jestem też tak długo z mężem piątką, bo kwestia zrozumienia to jest jedna rzecz, ale jesteśmy bardzo dopasowani pod względem liczby związków. Natomiast tak jak powiedziałam, liczymy pierwsze 6 cyfr z daty urodzenia. U Zosi ta suma wynosi 27. I teraz już nie zliczamy tej cyfry do. Nie zliczamy tej cyfry, nie redukujemy już do pojedynczej cyfry, tak jak to robimy Aha. z reguły w numerologii, dlatego, że tu mamy dwie cyfry, bo mamy dwóch partnerów. I teraz pierwsza cyfra wskazuje nam na to, jakie my jesteśmy w związku, czy jacy mężczyźni są w związku, w zależności od tego, dla kogo liczymy tą liczbę związku. Druga cyfra wskazuje, jakiego potrzebujemy partnera. Aha. I To ja dwójeczkam jakby, tutaj tak? u Zosi wyszła nam dwójeczka, a dwójeczka to przyjaciel. To osoba, która się zaopiekuje drugą osobą, często będzie stawiała interesy w cudzysłowie tej drugiej osoby na pierwszym miejscu, będzie chciała wszystko zrobić, żeby było jak najlepiej w tym związku. Na pewno to nie będzie osoba, która będzie chciała być liderem w związku. Też dostosuje się do tej drugiej strony. Natomiast siódemka mówi nam o tym, jakiego Zosia potrzebuje partnera. Więc jak mówimy o siódemce i o partnerze, to pierwsze, co przychodzi do głowy, to ma być partner, który będzie bardzo elegancki, przystojny, w którym Zosia będzie mogła się pochwalić koleżankom i wszystkim innym. Ale to nie wszystko, nie patrzymy tylko na cechy zewnętrzne, to też ma być partner, który będzie niedostępny.
za którym Zosia będzie musiała trochę pogonić. Trochę trzeba pogonić tego króliczka. I to też jest bardzo naturalne akurat dla ciebie, dla piątki, wtedy to też będzie takie, że nie będzie nudy w tym związku. Tak. Ale siódemka akurat w przypadku tego, że ty jesteś piątką, ty potrzebujesz swojej przestrzeni, więc partner siódemkowy też potrzebuje twojej przestrzeni, trochę inaczej niż piątka, ale też potrzebuje takiej przestrzeni dla siebie. Więc znajdując takiego partnera, będziecie się doskonale dogadywać, bo każdy z was będzie gdzieś tam potrzebowało tej swojej przestrzeni i będziecie ją sobie dawać. Mhm. Także tutaj ta liczba związku tak naprawdę bardziej pokazuje nam, nawet nie wibracja główna, nie język miłości. One oczywiście są bardzo ważne. Mhm. Patrzymy kompleksowo, ja tworząc portrety partnerskie, patrzę kompleksowo na obie osoby, bo tu nie da się tego powiedzieć na podstawie jednej informacji czy jednej cyfry. Natomiast tutaj ta liczba związku bardzo dobrze nam pokazuje tak naprawdę, jakiego partnera my potrzebujemy. Aha. I to, że powiedziałam, że to ma być partner siódemkowy, to wcale nie musi być siódemka numerologiczna. To po prostu ma być partner, który będzie miał te cechy. Bo to niekoniecznie. Ja przepraszam cię, Beatko. Grace, dołączyłaś po czasie i piszesz komentarz: witajcie z miłością. Ja też 27, numerologiczna dziewiątka. Wiesz, to jest nie przypiął, nie przyłata, bo my o czymś innym mówimy. Piszesz: chwalić się partnerem, znak zapytania, a gdzie miłość? Nie było ciebie, zapraszam od początku odsłuchania. My mówiłyśmy o szacunku, o przychodzeniu w gości do kogoś, a więc tutaj wysłuchaj od początku. Często jest tak właśnie, jak to mówi, najpierw zrobi, potem pomyśli. Może warto od początku wysłuchać, w którym momencie jesteśmy i o czym mówimy, a nie tak, ja mówiłam na temat komentarzy, także już wystarczy. Proszę, Beatko. A jak najbardziej, dlaczego nie mamy się chwalić partnerem? Czy w tym jest coś złego? Oczywiście. Być dumnym z partnera, a partner szczęśliwy, że się z niego dumny. Dokładnie. Poza tym chwalenie się partnerem nie dotyczy tylko cech fizycznych, że on jest ładnie ubrany i tak dalej, prawda? Ale możemy się chwalić partnerem tak naprawdę wskazując jego bardzo różne cechy, więc opiekuńczość, inteligencję, intelekt, że to pasuje jak najbardziej, tak. Także ja w tym nie widzę nic złego. Przepraszam, Beatko, dla tych, którzy dołączyliście do nas, Beatka omówiła język miłości numerologicznym, którego ja nie znam, a pierwszy raz o tym słyszę, i mówiła o wibracji 5 i kto ewentualnie do wibracji, bo wszystkiego się nie omówi, żeby było jasne, kto ewentualnie może zrozumieć, nie? Siódemka może zrozumieć piątkę, która no jest, nazwijmy to tak, trudna do zrozumienia, ale ja tak nazwę brzydko dla przeciętnego człowieka, bo dla kto ma trochę intelektu, to piątka wcale. Są dumni z piątki właśnie, że jest taka dynamiczna, że jest taka, potrafi być i kobieca i z jajem, za przeproszeniem. Dokładnie. Więc taka piątka potrafi, wiesz, być i piątka nie gra. W tym jest cała rzecz, że piątka jest tym wszystkim naturalna. Nie udaje tej, wiesz, herzbaby, ani tego koteczka. Taka po prostu naturalnie potrafi być. A więc, czyli siódemka. Ja znam kilka siódemek, wiesz, to są też wolnościowcy. To są ludzie, którzy bardzo pracują chętnie dla innych ludzi, ale mniej dla domu. To są ludzie, którzy pomogli całemu światu jak dziewiątka. Podobnie dziewiątka ma, ale trochę mniej w domu. Ale to zawsze można się dogadać, jak mówisz. Trzeba nawiązać nić porozumienia, zrozumieć. Ty jesteś inny, ja jestem inna. Jaki język mamy wspólny? Jak się możemy dogadać? Kiedy ja wychodzę, to się nie wściekaj, bo ja i tak wyjdę i niepotrzebne to jest. Taki przykład, nie? I jak się nauczymy tego języka, że kobieta potrzebuje czego innego, mężczyzna czego innego, inaczej się komunikują, to jest to, co ty, Beatko, powiedziałaś. 30 lat jestem z moim mężem,
mimo że ja jestem czwórka, a on piątka. Więc że to zupełnie jakby popatrzył, absolutnie nie pasują, ale jak zajrzysz głębiej, no też zrozumienie, jak mówisz, zrozumienie, tak, że ty jesteś taki, ja jestem taka i dochodzimy do porozumienia. Tak. Ja robię tak, nie gniewaj się, może trochę tolerancji, może zrozumienia i wtedy idzie tak jak u ciebie, to 30 lat, to wiesz, to jest się czym pochwalić. No dokładnie, w dzisiejszych czasach myślę, że to już nie jest tak. Już nie są takie częste przypadki jak kiedyś, jak nasi rodzice, dziadkowie, gdzie te związki długoletnie faktycznie były. Pytanie, na ile one były szczęśliwe, na ile były z obowiązku i w co już nie będziemy wnikać. Chodzić, ja tylko powiem jedną rzecz, przepraszam, wiele razy słyszę, wytrwaliśmy 50 lat ze sobą, sorry Winnetou, ja takiego czegoś nie chcę, ja. Jak ja mam wytrwać 50 tak. lat i tym się pochwalić, że wytrwałam, czyli zacisnęłam D czy inne rzeczy i przymykałam oczy, że chodził na baby, pił albo tu odwrotnie, ale wytrwałam. Jesteśmy razem. Ja uważam, że związek, który nie przynosi nic rozwojowego, jest martwy. Taki związek nie ma racji bytu. To jest moje zdanie. To jest moje prywatne zdanie, przepraszam Państwa, bo my przychodzimy po to na ziemię, żeby coś robić. Bóg nie patrzy na te swoje dzieci, które próbują nudzić się albo wytrwać, tylko Bóg się uczy poprzez nas, bo doświadcza poprzez nas. Także no, siódemeczkę, dobrze. Kogo weźmiemy? Tu jak jest szósteczka Beatka Barańska, to może weź szósteczkę, bo była pierwsza na czacie. Tak, też właśnie myślałam o tym, żeby wziąć szósteczkę. No dla szóstki bardzo ważna jest rodzina. Szóstka jest w ogóle taką wibracją też bardzo emocjonalną. Ona jest troszkę podobna do dwójki, ale bardziej rodzinna. Dla szóstki bardzo ważny właśnie będzie ten dotyk. Czyli będzie to mizianie, będzie to, żeby partner ją dotykał, przytulał, gdzieś tam, żeby chodzili za rękę, żeby ten dotyk dla szóstki jest bardzo ważny. O ile piątka niekoniecznie, jak już wracamy, bo ta piątka w nas przebija się przez wszystkie nasze nagrania, ale to jest dla mnie okej. O ile piątka niekoniecznie będzie chciała iść z partnerem za rękę, no chyba, że będzie chciała się nim pochwalić. Ale raczej piątka jest bardziej taka wolnościowa, więc o tyle dla szóstki, szóstka tak, szóstka potrzebuje... No czasem tak dystyngowanie jak gdzieś to pod rękę, no. Tak, dokładnie, tak. Natomiast szóstka bardzo potrzebuje dotyku, bardzo potrzebuje takiego bezpośredniego kontaktu. Związki, w związku z tym takie związki na odległość, małżeństwa czy związki nieformalne dla szóstki są bardzo trudne do przetrwania. Dlatego, że ona potrzebuje tego codziennego kontaktu, tego codziennego dotyku, tego przytulania, tego też słyszenia, że jest kochanie, że jest kochana, tego trzymania się za rękę. Szóstka tego potrzebuje. Myślę, że piątka poradziłaby sobie w takim związku na odległość, bo ona potrzebuje tej swojej przestrzeni. O tyle szóstka, no nie chcę stawiać, że na pewno sobie nie poradzi, ale będzie to dla niej... Tęskniłaby po prostu, tak, to byłoby dla niej trudne. Ona będzie usychała bez tego. Szóstka, kiedy kocha całą sobą. Ona po prostu oddaje wszystko, tak naprawdę oddaje wszystko swojemu partnerowi, potrafi się dopasować bardzo mocno do partnera. Oczywiście to, co ja mówię, to są takie ogólne cechy, bo znowu wszystko zależy, jakie jeszcze inne liczby, inne cyfry mamy w swoim portrecie, co jeszcze mamy i to też będzie bardzo często miało znaczenie. Natomiast generalnie szóstka odda wszystko. Odda wszystko, jeżeli na przykład szóstka byłaby z piątką, wiemy, potrzebuje takiej swojej wolności, to dla szóstki będzie to bardzo bolesne, ponieważ ona się będzie czuła odrzucona. Ona chce być z tym partnerem non stop. Najlepiej 24 godziny na dobę. Ona potrzebuje tego. Ona nie zrobi nic bez
zgody, bez akceptacji partnera, nawet jeżeli potrzebuje przestrzeni dla siebie, to zapyta partnera, ponieważ ona, no my odbieramy świat przez nasze filtry, więc jej się wydaje, że jak ona potrzebuje takiego stałego kontaktu, to partner też. Więc jak będzie chciała, więc jak szóstka będzie potrzebowała czasu dla siebie, będzie coś chciała zrobić, to najpierw zapyta partnera, czy on nie ma innych planów, żeby mogła zrobić to swoje, co chce zrobić sama bez partnera. Aha, czyli najpierw inni, potem ja. Najpierw inni, potem ja. Kto tak na szybko z wibracji jest taki, który tak by chciał się miziać i tak by chciał być blisko? Dwójka jest taka bardzo mocna. Aha, dwójka, czyli szóstką. Szóstki z dwójkami doskonale będą dogadywały, ponieważ dwójka też się zatraca w związku. Mhm. Dwójka trochę inaczej, bo dwójka bardziej potrzebuje gadania, ona bardziej potrzebuje słów, ale też potrafi wszystko, nazwijmy to, poświęcić dla twojego związku, szczególnie jak partner będzie zapewniał ją o uczuciu codziennie, kilka razy dziennie, piątka na przykład tego nie potrzebuje. O matko, to który to facet wytrzyma, żeby tak codziennie mówić? Są tacy? Bo to dla nich jest, powiedział raz i koniec, co będę dzisiaj. Ale to nie wszyscy facety, to jedynki tak mają. Jedynki tak mają. Powiedział raz i koniec. Ja miałam kiedyś sesję z takim mężczyzną, właśnie jedynką. I też właśnie rozmawialiśmy o tym i właśnie ja mu to powiedziałam, a on tak patrzy na mnie zdziwiony, mówi, no i tak, no i jak się coś zmieni, to ja poinformuję, o czym mam jej jeszcze mówić. To już zostańmy przy tej jedynce, jak już przy niej jesteś, nie? Także jedynki tak mają. Jedynki z kolei mają język uczuciowy, taki bardzo zadaniowy. Czyli to, co powiedziałam, one nie lubią wylewnego, one właśnie to, co powiedziałaś, powie raz i to nie zależy, czy to będzie mężczyzna, czy to będzie kobieta. Dla niej język miłości jest taki, że ona powie raz, jak się tym zmieni, to cię poinformuje. A reszta to jest ględzenie. Jak chodzi za miałszy, to jest ględzi. Zły jest. Ale ona pokaże, że poprzez działanie, czyli tak ugotuje obiad, posprząta dom, naprawi samochód. Samochód umyje. No. Samochód umyje. To jest okazywanie miłości jedynki. Mhm. I w tym momencie, jeżeli na przykład dwójka byłaby w związku z jedynką, to jest bardzo, myślę, że to będzie trudny związek, ale możliwy, jak każdy do przetrwania. I jeżeli ta dwójka będzie świadoma tego, że jedynka właśnie pokazuje jej tą miłość właśnie po to, że ona jest taka zadaniowa, to załatwi, to kupi, to naprawi, to zorganizuje, to coś tam. I nie będzie, a z kolei jedynka będzie świadoma tego, że ta dwójka jednak potrzebuje tych słów i tego zapewnienia o miłości, więc niech jej chociaż raz dziennie o tym powie i już będzie okej. I to chociaż będzie raz na tydzień. Bo dla jedynki to jest trudne. I w tym weekend, wiesz. Dla jedynki, zauważyłam, to jest bardzo trudne mówienie o miłości. Tak, tak. To w ogóle o uczuciach. O uczuciach, tak. On tak jak mówisz, on wyraża poprzez czyn. Przez tak, czynu. Tak, jak nic nie robi dla was, pamiętajcie, to nie kocha. Jak no, robi dokładnie. to nie dokładnie. Musi mówić, wiedzcie, że kocha jedynka. Tak. Jedynka po prostu wyraża się poprzez czyny. I wtedy wiadomo, że jedynka kocha, bo jedynka jest w stanie też zrobić wiele dla tej drugiej osoby. Natomiast ona to wyraża poprzez działanie, nie poprzez słowa, nie poprzez mizianie, nie poprzez takie rzeczy, tylko poprzez działanie. A dwójka słowa. Słowa. Dla dwójki bardzo ważne są słowa. Gadanie do białego rana, zapewnianie jej o miłości. Dwójka potrafi napisać wiersz miłosny dla tej swojej, dla drugiej strony. Aha, okej. Ale już nie będzie, ale dwójka już bardzo często nie pomyśli o tym, że jest cała kuchnia zawalona naczyniami, trzeba to posprzątać. Bo ona się skupi na pisaniu wiersza, a jedynka wejdzie do kuchni raz, dwa, trzy i posprząta.
Więc tutaj, jak będzie zrozumienie takich wibracji, nazwijmy to bardzo takich, no wydawałoby się sprzecznych, bardzo różnych, bardzo takich biegunowych, to one też mogą, jak będzie chęć między nimi zrozumienia tej drugiej osoby, to one też mogą stworzyć bardzo fajny związek. I będą się bardzo pięknie uzupełniać. No bo jak będziesz miała dwie dwójki i obie będą pisać listy miłosne do siebie, no to fajnie, będą gadać do białego rana, wszystko będzie fajnie, tylko to życie materialne tak naprawdę, no tak trochę będzie... Nie będzie można do nich do domu wejść, bo już od przedpokoju będzie na ziemi leżało. Tak, będzie musieć to zająć, taką nazwijmy to tym ziemskim życiem, a jeden tam pewnie i wszystko załatwi, nie? Okej. Okay. I teraz mamy tę trójeczkę. Trójeczka. Tak? No, trójeczka, no żeby to nie pominąć. Tak, trójeczka, no to wiadomo, to radość. Więc trójka jest bardzo uwodzicielska. Zresztą podobnie trochę jak piątka. Piątka też bardzo lubi kokietować. Piątka też, jeszcze tego nie powiedziałam, że piątka potrafi się wyróżnić i piątkę zapamiętują osoby, to już mówiłam wcześniej, ale piątka też bardzo ma taki duży seksapil. I też to pokazuje. Natomiast trójka jest taka bardzo... To czasem jest mylne, bo to jest emanuje czym innym i to nie jest gra. Tak. A czasami można się pomylić, idąc na całego. Ale to czasami może być uporczywe dla tych piątek. Bo mam koleżankę piątkę, której nawet pan Zubera proponował seks. Prosząc ją. Więc nie zawsze jest to takie zawsze jest to takie dobre patrząc na to, no ale każda sytuacja ma swoje, każda scena ma wystarczy postawić granice, wiesz, tak, i oni już nie przekraczają, już wiedzą, że jest to skończyło, ale mówię o tym, że do jakiego stopnia właśnie piątka potrafi emanować tym seksapilem, nie? W sposób naturalny taki. Tak, a trójka z kolei potrafi, trójka się bardzo lubi bawić, ona jest bardzo uwodzicielska, ale robi to zupełnie inaczej niż piątka. Czy trójka z piątką mogłaby się dogadać? Tak. Trójka z piątką jak najbardziej mogłaby się dogadać. Tylko pytanie znowu tutaj czasami o materię, bo to są dwie takie wibracje, które są bardzo, bardzo takie odleciane, więc mogłyby czasami zapomnieć o tym życiu materialnym. Ale to też mówiąc tak ogólnie, ponieważ tak jak powiedziałam, patrzymy również na inne cyfry, które mamy w portrecie. Trójka... Bo trójka jest bardzo kreatywna, co tak, piątka lubi, kreatywna. Pomysłowa. Tak, i trójka też często dopasowuje się do wibracji, z którą jest. Czyli na przykład trójka będzie chciała wprowadzić tego swojego, chciała będzie prowadzić do swojego towarzystwa, będzie chciała dzielić jego również zainteresowania i pasje. Czyli też potrafi, trójka czasami potrafi odstawić swoje zainteresowania, chociaż jest bardzo kreatywna, na boczny tor, a jakby zobaczyć, bo trójka też lubi dotykać różnych rzeczy, lubi poznawać różne rzeczy, prawda? Będzie chciała na przykład interesować się pasjami i zainteresowaniami swojego partnera, a jednocześnie potrafi bardzo dobrze wyczuwać potrzeby swojego partnera. Aha, okej. Okay. I tutaj często... No to taka ciekawa wibracja. Bardzo ciekawa. Natomiast trójka w ogóle, nie tylko w języku miłości, ale w ogóle jest łasa na wszelkie takie pochwały, oklaski, takie powiedzenia, jaka ty jesteś cudowna. Chyba najbardziej ze wszystkich, mam wrażenie, że najbardziej ze wszystkich wibracji trójka tego potrzebuje. Szkoda, że nie wiemy wcześniej, wiesz, pewnych rzeczy. Latawino. Dlatego ja tak kocham numerologię i powiem szczerze, liczę wszystkich, których mogę i sprawdzam, jak to wygląda i obserwuję, więc to też moja wiedza jest nie tylko z książek, ale również z obserwacji ludzi, bo to naprawdę daje nam piękne informacje. Piękne rzeczy możemy się dowiedzieć z numerologii, tak, o sobie, o partnerze, o swoich dzieciach i w ogóle. Ja tu dodam jeszcze, że jedyną rzeczą, którą nie możemy zmienić, to jest data urodzenia. Wszystko można zmienić. Płeć, kolor skóry, wszystko. Nie można zmienić, dlatego tak ważna jest ta wibracja drogi życia.
bo tego nie możemy zmienić, a tam możemy wyczytać wszystko. Nie przez przypadek urodziliśmy się 9 sierpnia o godzinie 15:20 na przykład. To nie był przypadek, to słońce było gdzieś tam w jakimś momencie, wszystko było ustalone, nazwijmy to tak, oczywiście nieświadomie, ale to wszystko, każdy z was nie przyszedł tu przez przypadek o danej godzinie i w danym dniu, to wszystko wasza dusza ustaliła. Tak, to przejdźmy do czwórki. Czwóreczki, czwóreczki teraz. Tak, czwóreczka jest bardzo lojalna. Ona w ogóle jest lojalna we wszystkich aspektach, ale w miłości również. Jest bardzo lojalna, jest bardzo odpowiedzialna za swojego partnera, za swoją rodzinę. Ona też, dla niej taką najważniejszą rzeczą w życiu chyba, takim też dużym językiem, nazwijmy to miłości, jest zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa finansowego. Dla czwórki jest to bardzo ważne. Pieniądze nie są na pierwszym miejscu, tu żeby tutaj nie pojawiły się takie wątpliwości, natomiast to bezpieczeństwo finansowe, gdzie czwórka ma zapewnioną jakąś poduszkę finansową, wie, że ma pieniądze, że na jakieś najbliższe, nie wiem, parę miesięcy, to jest dla czwórki bardzo, bardzo ważne. Ale czwórka jest też bardzo romantyczna, chociaż nie okazuje tego. Ona wydaje się taką osobą bardzo ziemska, surową, taka ziemska, taką, nie? Taką stojącą na ziemi, taką surową, taką zasadniczą, ale w środku ma duszę romantyczki. Marzy o pięknej miłości romantycznej, ale nie do końca jest na to gotowa tak naprawdę, ale to są jej marzenia. Tak jak dwójka potrafi pisać o tej pięknej miłości, i pisze wiersze, czy jakieś eseje, czy jakieś opowiadania, tak czwórka w głębi siebie marzy o tym. Marzy o tym. Czwórka też bywa wstydliwa i nieśmiała. Dlatego ważne jest też teraz, może powiem dla wszystkich Państwa, którzy macie partnerów czwórki, nieważne, czy to są kobiety, czy to są mężczyźni, nie wystawiajcie czwórki na nienacka, nie róbcie jakiś niespodzianek, nie wystawiajcie jej gdzieś tam publicznie. Czwórka dużo lepiej się czuje, jak ona jest przygotowana do pewnych rzeczy. Ona nie lubi z reguły niespodzianek, bo to jej zaburza, to jej bezpieczeństwo. Także musi być perfekcyjna, to musi być dopracowane. Tak, natomiast czwórka jak wpada niespodziewanie w coś, to ona się czuje bardzo zagubiona, ona najchętniej by stamtąd uciekła, ona jest zawstydzona i nawet jeżeli to jest super niespodzianka i wydawałoby się, że to naprawdę jest super rzecz, która no każdego potrafi ucieszyć, z reguły czwórki ona nie ucieszy. Ona może ją ucieszy po jakimś czasie, ale czasami to zawstydzenie i to te emocje, które są takie negatywne w danym momencie, mogą zaburzyć w ogóle radość z tego, Ktoś przygotował niespodziankę dla czwórki. Przygotujcie czwórkę, nie musicie jej mówić wszystkiego, ale chociaż jej powiedzcie, że coś szykujecie. I wtedy już zupełnie czwórka inaczej czwórka to odbierze. Nie stawiajcie jej przed takiej sytuacji, że coś nagle wyskakuje jak królik z kapelusza, bo wtedy czwórka najchętniej schowałaby się pod ziemię. Co trójce się naturalnie spodoba, to tylko. To czwórka nie. Dlatego widzicie Państwo, każda wibracja jest inna i zrozumienie siebie i tej drugiej strony, i porozmawianie, w końcu rozmawiamy również w związku, powiedzenie, jak ja chcę, jakie są moje oczekiwania, a jakie są Twoje oczekiwania, co Ty lubisz, czego Ty chcesz, to też spowoduje, że ten nasz związek naprawdę może przetrwać wiele lat. Tak. O szóstce mówiliśmy, o siódemce tylko tak trochę, nie wiem, czy coś chciałabyś dodać jeszcze. Jaka jest siódemka w języku miłości? Siódemka to jest indywidualność i duży wrażliwiec. Znowu jest na takich dwóch biegunach. Bo z jednej strony jest indywidualistą i wydawałoby się, że to jest taka mocna wibracja, z drugiej strony w środku jest bardzo wrażliwa i krucha jak lalka z porcelany. Siódemce jest bardzo trudno zaufać drugiej osobie. I siódemka, kiedy już zaufa,
to wcale się z tym nie afiszuje, wcale, jeżeli kogoś tak naprawdę mocno pokocha, ona czuje połączenie dusz, ponieważ siódemka jest najbardziej chroniczna ze wszystkich. Ona czuje. A znam siódemkę i rzeczywiście no, weszli, oni mają dziecko już odległy czas, rzeczywiście jak już kocha to raz na zawsze, i, ale tak, się z tym nie afiszuje. Ale się z tym nie afiszuje absolutnie. Także ale no, bezgranicznie i to dziecko tak, i to wszystko, tak, tak, tak. Tak, tak. Mhm. Siódemka też ma bardzo duże wyczucie partnera, czyli ona wie, kiedy coś jest nie tak. Intuicję ma siódemka też. Tak, bo ma, właśnie to jest duża intuicja. Ona wyczuwa, kiedy coś jest nie tak i potrafi zareagować w odpowiednim czasie, w odpowiednim momencie, żeby nie dopuścić do pewnych sytuacji. Także tutaj, no siódemka jest też dość specyficzna, no zresztą chyba jak każda. Ale dość... też dobrego serca, wiesz, bardzo, jest taka pomocna, bardzo. To jest wyjątkowo bardzo. Pozdrawiam Ewarysta z Hamburga, jakbyś czasami bez przypadek słyszał, bo to był rok 2008, to jest mój, nie partner, tylko taki, no... przyjaciel, można powiedzieć, trochę kolega, i ja obserwowałam i tą ich relację, i jak to się rodziło, i potem ślub, i potem miłość, i potem to. To tak jak mówimy, to niesamowicie wierny, honorowy. Tak. I siódemka nie skacze z kwiatka na kwiatek. Nie. Nie, ona, ona długo, dużo czasu potrzebuje, żeby wejść w związek. Bardzo tak, często. Dojrzewa. Ale jak już dojrzenie, to już jest praktycznie na całe życie. Tak, niesamowite. Najczęściej, no bo też są różne. Też są różne, wiadomo, nie możemy uogólniać wszystkich, nie? Jasne. I teraz ósemeczka. Ósemeczka dla ósemki wartością jest pieniądz. To jest akurat wibracja, dla której to jest wartością. Tak, i ósemka też, podobnie trochę jak jedynka, okazuje swoją miłość czynami. Ona jest taka bardzo praktyczna, działająca, praktyczna, tak, ale jest, dla ósemki też są ważne zasady moralne. W związku z powyższym, ósemka jest, jak już pokocha, jak już jest z kimś w związku, jest wierna i jest honorowa. Ona nie zdradzi, ponieważ te zasady moralne dla niej są bardzo ważne i nie dopuszcza też również sytuacji, żeby partner ją zdradzał. To już jest po prostu koniec. Także Beatko, ja Cię przepraszam, proszę Państwa, tutaj Pani Beata pisze, jest to 22 i tak dalej, proszę przesłuchać audycję od początku, a wchodzicie pod koniec audycji, a tematem jest numerologia, idealny partner i język miłości. I my o tym mówimy, każdą wibrację, więc to nie jest, że urodzona 33, 36 i tak dalej. Proszę nie zadawać takich pytań, tylko zobaczcie, jaki jest tytuł i jak spóźniliście się, jesteście pod koniec audycji, to odsłuchajcie od początku, żeby zrozumieć sens tej audycji, bo my poświęcamy swój czas, Beatka podaje swoją wiedzę, ja tą wiedzę też zdobywałam, też mnie to interesuje, więc możemy się z Wami podzielić swoją wiedzą. Ale tu takich pytań nie zadawajcie, bo to nie ten live. Żeby było jasne, rozumiecie? Nie ten live, ok? Beatka, przepraszam, proszę bardzo, Julka też, że jesteśmy piątkami. Ok, super, i przesłuchajcie od początku. Dużo jest o piątce. Proszę bardzo, Beatko. I ósemka, czyli ósemka okazuje to, tak jak powiedziałam, przez czyny. Ósemka też bardzo, chyba najbardziej ze wszystkich wibracji, bardzo mocno traktuje to, co się do niej powie, to, co się jej obieca. Nie wolno ósemce obiecywać czegoś, czego nie jesteśmy w stanie spełnić. Bo siódemka jak obieca, to zrobi i oczekuje tego samego od drugiej strony. Ale ja mam to samo. Mi jak coś obiecujesz, to jest deal. Jak tego nie zrobisz, to już mi tu zostaje. Czasami jest tak, że nie powiem, bo są różne sytuacje, ale dla mnie to jest niewywiązanie się z umowy. Jak ktoś powie, ja zrobię, bo ja zrobię. Rozumiesz? Jak ja powiem, to zrobię. I mi się wydaje, że każdy zrobi i ktoś mówi, dobra, to zrobię tam albo zrobimy i ja już to biorę za powagę. Bo to jesteś... A ja tam tak powiedziałem, nie dam rady. I to jest dla mnie rozczarowanie, Beatka.
bo to jest dla mnie bolesne rozczarowanie, niedotrzymanie słowa. Dla mnie to jest naprawdę psychiczek totalny. No i to tak pamiętam trochę, bo słowo troszkę pieniędzy, jak Paweł mówił. Bo ty masz tą ósemkę w miesiącu. Aha, no tak. Dlatego widzisz. Kodeks moralny, dokładnie, sposób, dokładnie. Ona się w ten sposób u ciebie przejawia. W sensie bardzo trudno jest wybaczyć komuś niesłowność. Tak. Że ktoś ją oszukał, że ktoś powiedział jej nieprawdę, że ktoś grał na jej uczuciach, czy w ogóle na jej zaangażowaniu. I ósemka też, ponieważ tak jak powiedziałaś, jest to wibracja, która jest mocno materialna i dla niej te pieniądze są bardzo ważne, to ona bardzo lubi obdarowywać swojego partnera czy partnerkę drugimi prezentami. To jest dla niej bardzo takie ważne, bardzo istotne, albo jakieś atrakcje, jakieś wycieczki, ale to wszystko takie, wiesz, takie z wysokiej, takie, może nawet nie z wysokiej półki, ale ma. Ale ja znam z mojej bliskiego otoczenia, tak jest. I to jest kobieta i płaci drogie wycieczki. Tak, 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 tak. Tak, i tak to jest po prostu takie bardzo, bardzo ósemkowe i ona w ten sposób okazuje swoją miłość. No i została nam dziewiątka. Mhm. Bardzo wolnościowa, zresztą podobnie jak piątka. Dziewiątka potrafi być czuła i troskliwa, ale na pewno nie poświęci się dla ukochanej osoby, ponieważ dziewiątka bardziej kocha świat niż najbliższą osobę, niż swoją rodzinę. Także dziewiątka też nie jest taką wibracją, która potrzebuje bezpośredniego dotyku, miziania. Ona też okazuje miłość właśnie w taki sposób bardzo zadaniowy. Ona też, dla dziewiątki też bardzo ważne są jakieś wyprawy z partnerem. Ona w ten sposób okazuje miłość. I to nie muszą być, tak jak dla ósemki, to będzie wyjazd, nie wiem, na Bali do pięciogwiazdkowego hotelu, nie wiem, czy takie są, ale nieważne. Tak, dla jedynki, tak dla dziewiątki to będzie wzięcie plecaka i pojechanie w nieznane z partnerem. Nad jezioro namiot. Bo gdziekolwiek, dziewiątka w ten sposób. To też bliska u mnie w rodzinie osoba, także wiem, tak. Dla mnie nie jest to, Beatka, wziąć plecak i namiot i pojechać nad jezioro. Piątka kocha podróże, ale niekoniecznie takie. Nie, nad morze, wiesz, to ta Arka to taka znana, nie? Czy to Unitral, takie dobre hotele, żeby tam były atrakcje. Raz kiedyś, a dobrze, że tak powiem. Ja się nie nadaję do namiotu. Plecak, namiot, jedziemy w nieznane, dojechaliśmy tutaj, tu się rozbijamy, rano wstajemy, jedziemy dalej. Bo dziewiątki to jest życie, dlatego że ona kocha przyrodę, ona kocha świat. I tak naprawdę będąc w związku z dziewiątką, nie mamy tej dziewiątki tylko dla siebie. Nie możemy oczekiwać od partnera dziewiątki, że on będzie tylko z nami. On będzie częściowo tylko z tą drugą częściowo, osobą. Częściowo, tak. Będzie przeżywał, co jest na świecie, po wodzie. Zawsze będzie dla świata, dokładnie. Mhm. Tak jak szóstka na przykład, tutaj takie mi przyszło porównanie z szóstką, że szóstka się sfokusuje w 100% albo nawet w 120% na rodzinie, tak dziewiątka może nie. W 50%. Tak, pół na pół takie. Pół dla świata, pół dla rodziny. Tak. I to jest też normalne. I dlatego też dziewiątce należy dawać przestrzeń, bo ona też tego potrzebuje. To jest też wolnościowiec. Nie można jej za cyngiel złapać i powiedzieć, tu będziesz moja i tutaj to. I dziewiątki też z takich moich obserwacji, nie chciałabym tutaj uogólniać tego, ale z tego co obserwuję, bardzo często są w wielu związkach. Bo one kochają cały świat. W związku z powyższym teraz kochają wszystkie. Tego partnera, a za 5 lat bardziej kochają innego partnera. I w końcu już nie wiedzą, kogo kochają. Tak,
Nie twierdzę, że nie ma dziewiątek, które są całe życie z jednym partnerem, bo tutaj no nie mam takich dowodów na to. Ale jest duże prawdopodobieństwo, że ten związek dziewiątki to nie będzie taki związek do grobowej deski. Tak. No. Ona, tak potrzebuje, ona potrzebuje zmieniać partnerów. Także tak wyglądają te języki miłości. Myślę, że jest to, że jest to ciekawy materiał. Także. Tak, macie Państwo co odsłuchiwać, wróćcie do początku. Są omówione wszystkie wibracje drogi życia, w sensie tym jedynka, dwójka, nie wszystko gdzieś tam kto z kim, bo to się nie da w godzinę czasu mówić. Ostatnio nasza audycja była dosyć długa, a to też jest wyczerpujące energetycznie. To nie jest tak, że my wchodzimy na wizję i to jest tylko wypoczynek. To jest odpowiednie i czuwanie, i koncentrowanie się na tym, co mówię i tak dalej. No, to tak jak wchodzicie do centrum handlowego i jest dużo ludzi, nie? No to niekoniecznie fajnie się z tego centrum wychodzi, bo gdzieś tam coś jest poprzylepiane, bo jest bardzo dużo ludzi, tak samo tutaj dużo ludzi nas ogląda. Dziękuję Ci, Beatko, kochana, za Twoją cudowną wiedzę dla mnie nową. No już się dowiedziałam o siódemce, co mnie ucieszyło gdzieś, bo to co powiedziałaś, to się sprawdza. Mówię, porównałam to z Ewarystem, to człowiek taki honoru był godny, ojej, taki i pomocny, ojej, jak pomoc, to już Ewaryst, telefon, to on miał kupę ludzi jakby do pomocy, ciągle się do mądrej głowy zwracali. Nie wiem, jak jest teraz, bo się pobrali później, bo Ania była w Hanower, on był w Hamburgu, no ale mieszkają w Hamburgu, ślub wzięli, mają dziecko. Teraz ostatnio nie miałam kontaktu, ale tak jak mówisz, to tak, to jest człowiek honorowy, życzliwy. Takich za świecą szukać, jak ja. Znam Ewarysta, bo są różne, a tu akurat miałam taką bliskość, bo ja też mieszkałam trochę w Hamburgu i trochę mieszkałam właśnie u Ewarysta, jak tam szukałam dalej pracy i mieszkania, więc wiesz, mogę powiedzieć tą życzliwość taką bliską, bo to jak znasz człowieka 24 godziny na dobę, to możesz coś powiedzieć o nim. Nie przez tydzień, nie przez dwa. Nie? Także tutaj tak. Także no, sprawiłaś mi wielką radość. Myślę, że każdemu z Państwa również. Mamy w zanadrzu jeszcze jeden temat, ale nie będziemy Wam na razie zdradzać, bo sobie to ustalimy, jak to zrobimy, jak Wam pokażemy. Więc będziecie mogli powiedzieć, powiedz mi swoją datę urodzenia, powiem Ci, jaki jesteś numerek, jak się tego nauczycie, ale oczywiście to jest żart. Ale żart pełen prawdy, bo w tym numerku kryje się cała wiedza o nas tak naprawdę. Tak jak powiedziałam, jedynego, czego nie możemy zmienić, to jest daty urodzenia. I tam wyczytamy, są różne metody, tak jak mówisz, czytania i tak dalej, ale taka podstawa, wiesz, aha, jedynka, to wiesz, ja sobie tak szczerze, wiesz, jedynka, czwórka, to i tam już gdzieś wiem, albo w jaki dzień mam mi sprawę załatwić, to też sprawdzam, jak jest dwójka, to jest, wiesz, no można dogadać się, że tak powiem, że nie ma tej agresji. No raczej nie idę w trójce, bo będzie, czasami pani urzędniczka będzie miała na przykład zły dzień. Także myślę, że dużo dostaliście od nas. Ja jestem bardzo wdzięczna, że również byliście z nami na czacie. Zapraszam do przesłuchania, tak jak powiedziałam, jeszcze raz tej ciekawej audycji i do następnego razu, Beatko. I kochani, wy też do następnego razu. Pa, pa. Do zobaczenia.